przybył posłaniec od Ser Długoręki. Mam nadzieję, że w chwili, gdy czytasz tę wiadomość, sprawy mają się już dobrze i położyłeś kres irytującemu wszystkich problemowi wilków. Chciałbym cię teraz prosić o przysługę. Zacznij budować wysunięty posterunek na granicy z terytorium szczura, gdyż strażnica pozwoli nam ocenić siłę jego oddziałów. Pod żadnym pozorem nie zdrać jednak lordowi Wełnoworowi, że zleciłem ci taką misję. Szczur był jedynym dzieckiem pewnej kobiety, która mieszkała na ziemiach rodu de Pus. Duke okazał jej wielką łaskę. Zwolnił z podatku i zawsze dbał, aby w ich domu nie zagościł niedostatek. Pewnego dnia przybył posłaniec z wstrząsającą wieścią. Okazało się, że ojcem szczura jest sam Duke de Pus, u którego matka chłopca pracowała dawniej jako służka. Wkrótce cała rodzina de Pus zginęła na morzu, powracając z dalekiego rejsu. Szczur, jako ostatni żyjący potomek rodu, przejął tytuł i majątek Duke'a. Poszukaj odpowiedniego wzniesienia, możliwie blisko ziem szczura, i zacznij wznosić posterunek. Drewniana budowla zapewni ci znacznie lepszą ochronę niż zwykła siedziba Saska. Pamiętaj o założeniu hodowli bydła, gdyż tamtejsze gleby będą sprzyjać łąkarstwu i wypasom. Nie ujawniaj wrogowi swojej obecności, ale jeśli ktoś cię odkryje, nie pozwól mu uciec. Łucznicy ustawieni na szczytach wzgórz mogą wykorzystać dodatkową przewagę wysokości. Wybierz miejsce na swoją siedzibę, aby ulokować zamek. Wybierz miejsce na spichlerz. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się, sir. Potrzebujemy więcej drewna. Potrzeba drewna. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają. Stan skarbca bez zmian, mój panie. Zapasy drewna są zbyt szczupłe, sir. Zapasy drewna są zbyt szczupłe, sir. Nasz skarb pustoszeje. Nasze zapasy żywności kurczą się, panie. Czekaj!
czekamy na rozkazy. Jakieś polecenia? Nasze zapasy żywności kurczą się. Czekamy na rozkazy. Czekamy na rozkazy. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Czekamy na rozkaz. Tak? Wyruszamy. Łucznicy w gotowości. Zostaliśmy zauważeni, sir. Jakie są twoje rozkazy? Czekamy na rozkazy. Czekamy na rozkaz, mój panie. Lord jest atakowany. Jakieś polecenia? Czekamy na rozkazy. Czekamy na rozkazy. Tak? Już tam zmierzamy. Nasze krowy dopadła dziwna dolegliwość, mój panie. Ruszamy natychmiast! Czekamy na rozkazy. Mój łuk będzie ci służył. Nasi zwiadowcy dostrzegli kolejną grupę ludzi szczura, którzy zmierzają w naszą stronę. Jak mamy zareagować? Panie! Jakieś polecenia? Czekamy na rozkazy. Wojska szczura atakują! Rozkazy. Tak? Ruszamy. Łucznicy w gotowości. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się. Mój panie!
jakieś polecenia? Czekamy na rozkazy, czekamy na rozkazy. Tak? Niewielka grupa żołnierzy szczura zmierza w kierunku naszego zamku. Czekamy na rozkaz. Łucznicy w gotowości. Bóg będzie ci służył. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają. Wojska szczura atakują. Czekamy na rozkaz. Jakieś polecenia? Panie, nie możemy tam dojść. Panie, nie możemy tam dojść. Czekamy na rozkaz. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Czekamy na rozkaz. Tak? Już tam zmierzamy. Łucznicy w gotowości. Mój łuk będzie ci służył. Czekamy na rozkaz. Mój panie. Jakieś polecenia? Niewielka grupa żołnierzy szczura zmierza w kierunku naszego zamku. Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam broni. Czekamy na rozkaz. Tak? Ruszamy natychmiast. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się. Wojska szczura atakują. Czekamy na rozkazy. Łucznicy w gotowości. Czekamy na rozkazy. Bóg będzie ci służył. Mój panie, jakieś polecenia? Mieszkańcy położonych dalej wiosek widzieli oddział wojsk szczura, który zmierzał w tę stronę. Czekamy na rozkazy. Czekamy na rozkaz. Tak? Łucznicy w gotowości. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się. Wojska szczura atakują. Obrońcy zamku trzymali się ciepło. Ci tchórze zrejterowali, sir. Nie dogonimy ich. Teraz wróg z pewnością dowie się o nas. Czekamy na rozkaz. Złoto wpływa do naszego skarbca, sir. Zwycięstwo! Dzielnie rozbiłeś wiele patroli zwiadowców szczura, ale kilku maruderów uszło z życiem i umknęło pogoni. Choć nie dotarły do ciebie żadne nowe rozkazy, nie mogłeś pozwolić, aby zbiegli żołnierze wrócili do Duke'a de Pusa i opowiedzieli mu o twojej pozycji.